Istnieje jeden odcinek podróży kulinarnych Roberta Makłowicza, który został zakazany i nigdy nie trafił na antenę. Według fabuły Robert Makłowicz miał trafić do więzienia za zjedzenie dworcowej zapiekanki z pieczarkami, co było czynem haniebnym dla krytyka kulinarnego. Za kratami dostał stanowisko kucharza więziennego i musiał przygotowywać za nieco ponad 2 zł obiady dla współosadzonych. Robert przygotował więc łazanki, zupę fasolową i jajka faszerowane. Odcinek został zaplanowany na 28 kwietnia 2002 roku, jednak w liście epizodów nigdzie go nie widać. Do tej daty mógłby pasować odcinek Smak Ziemi Obiecany, który odbywa się wprawdzie w Łodzi, jednak ma on kompletnie inną fabułę. Przez długi czas przemierzałem internet w poszukiwaniu tego odcinka lub jakichkolwiek informacji na jego temat i aż zacząłem podejrzewać, że cały artykuł Gazety Wyborczej był zwykłym fejkiem albo żartem i wtedy kompletnie przypadkiem trafiłem na odcinek programu Kuby Wojewódzkiego z 2005 roku, gdzie Robert Makłowicz potwierdził to co wyczytałem oraz wyjawił, że telewizja się bała tego odcinka i nie dopuściła do emisji.